część oficjalna za nami. W studio pan prezydent Paweł Adamowicz. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry. Po części oficjalnej możemy chwilę porozmawiać na temat targów. Proszę powiedzieć, jak to wydarzenie, co mówi o naszym mieście? Po pierwsze, targi Trako to największa impreza tego typu w Gdańsku, na międzynarodowych targach gdańskich. A więc gratuluję przyciągnięcia tej imprezy. Trako to z kolei przegląd sytuacji w kolejnictwie i w ogóle we wszystkich urządzeniach, które jeżdżą czy używają szyn. A w Gdańsku i na Pomorzu w ostatnim czasie bardzo wiele się zmieniło właśnie w zakresie komunikacji szynowej, i zarówno w pociągach i w tramwajach. Pomorska kolej metropolitalna to czym dzisiaj na targach będziemy się najbardziej chwalić? Na pewno będziemy się chwalić Pomorską Koleją Metropolitalną, też będziemy się chwalili kilkudziesięcioma kilometrami wymienionych szyn tramwajowych, będziemy się chwalili nowymi składami tramwajowymi, które kupiliśmy, między innymi od bardzo dobrej bydgoskiej firmy. Ale z kolei PKP będzie się chwalić przebudowanymi dworcami kolejowymi, również Pendolino, i przebudowanymi trakcjami kolejowymi, bo jeżeli one są przebudowane, to wtedy można kupować nowocześniejsze składy kolejowe, które mogą jeździć bezpieczniej i szybciej. Dzisiaj jadąc do pracy usłyszałam w wiadomościach, że została zerwana trakcja kolejowa SKM-ka między Gdańskiem Głównym a Wrzeszczem, nie działała. Złośliwość rzeczy martwych? To się wszędzie może zdarzyć i tego bym nie przeceniał. Po prostu. Natomiast w nowej perspektywie środków unijnych chcielibyśmy w latach 2015-2022, aby szybka kolej miejska z jednej strony rozbudowała dodatkową parę szyn kolejowych w kierunku Wejherowa, a z kolei walczymy razem z mieszkańcami Runi, Lipiec, Świętego Wojciecha, z kolei o zbudowanie drugiego toru właśnie w kierunku Tczewa, bowiem szybka kolej miejska pełni w transporcie publicznym niezwykle ważną rolę. Czy możemy powiedzieć, jakiego rzędu to będą pieniądze, jeżeli te inwestycje doszłyby do realizacji? Szybka kolej miejska jest tutaj inwestorem razem z spółkami PKP. Tutaj chodzą kilkaset milionów złotych i jest brane pod uwagę. Też przypomnę, że Gdańsk razem z innymi samorządami jesteśmy udziałowcami, czyli współwłaścicielami szybkiej kolei miejskiej. Wizytował pan już nowy tabor? Coś podoba się wyjątkowo? Za chwilę to zrobię, ale już słyszałem, że te obiekty są imponujące. Zresztą jadąc chociażby naszym Pendolino ostatnio, porównywałem to z szybką koleją japońską, którą w sierpniu jechałem, i muszę powiedzieć, że nasza kolej naprawdę w niczym nie ustępuje. Może z wyjątkiem tego, że Japończycy nieco jeszcze szybciej jeżdżą. Dziękuję panie prezydencie za spotkanie.